Archiwum Państwowe dysponuje dokumentami świadczącymi o tym, że w Suwałkach w pierwszej połowie ubiegłego stulecia mieszkał Hitler. Mowa o Janie Hitlerze, pochodzącym z miejscowości oddalonej zaledwie o kilkadziesiąt kilometrów od miasta narodzin Adolfa Hitlera, zbrodniarza, którego działalność zaważyła na losach całego świata. Akta stanu cywilnego, bo takimi właśnie może pochwalić się archiwum, wytworzone zostały w Suwałkach. Się okazuje, że rzeczywiście do Suwałk w latach 20. XIX wieku przybył Jan Hitler i przybył on z Austrii i z miejscowości Neuburg, tak jest zapisane. Natomiast najprawdopodobniej chodzi o miejscowość Neuburg nad rzeką Inn, która obecnie leży, ta miejscowość leży w Bawarii. Natomiast jak wiadomo, Adolf Hitler urodził się również nad rzeką Inn w miejscowości Branau i ta miejscowość leży w Austrii, ale po południowej stronie rzeki Inn, natomiast Neuburg leży po północnej stronie rzeki Inn. Czyli te miejscowości dzieli się odległość około 50 kilometrów, więc jest to najprawdopodobniej te strony, skąd pochodzili obaj, czyli ten słynny Adolf Hitler i Jan Hitler, skromny malarz, najprawdopodobniej pokojowy, czyli ten, który malował ściany, no bo nie umiał pisać, zresztą tutaj przybył po to, by zdobyć pracę. Jan Hitler przyjechał do Suwałk za chlebem i tutaj się ożenił. Ponieważ nie przywiózł ze sobą dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa, musiał złożyć tak zwany akt znania, w którym świadkowie poświadczyli jego austriackie korzenie i wiek. Jan Hitler miał wówczas 28 lat i ożenił się z panią Mierzejewską z Knyszyna. Jej akt znania również jest w suwalskim archiwum. Jan Hitler chyba umarł dosyć wcześnie, bo kilka lat później urodziło się dziecko, Florianna, córka temu małżeństwu, ale Jan Hitler już wtedy nie żył, bo Marianna, jego żona, była już wdową. Marianna zmarła w latach 50. Natomiast urodził się syn, bo my akurat aktu metrykalnego nie mamy, i też Jan. Ojciec Jana Hitlera też był Janem. Być może Jan Hitler senior, podobnie jak wielu jego kolegów rzemieślników z Austrii i Prus, sprowadzeni byli do Suwałk do pracy przy budowie powstającego w owych czasach kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra. Niewykluczone też, że miał swój udział w powstawaniu pałacu Paca w Dowspudzie. Jego imiennik i syn, Jan Hitler junior, również wstąpił u nas w związek małżeński z panną z parafii Jeleniewo. Również mamy akt zawarcia tego związku małżeńskiego, no ale ślad później się urywa. Także nie wiem, co się tutaj z tą rodziną stało, jaki był finał. Być może, że to małżeństwo Jana Hitlera, Jan Hitler i bodajże Perkowska wyjechało z Suwałki, tutaj już nie mieszkało. Dyrektor Tadeusz Radziwnowicz nie pamięta, który z pracowników odkrył taką sensacyjną ciekawostkę. Nie potrafi też stwierdzić, czy Jana Hitlera łączą z Adolfem Hitlerem więzy rodzinne. Ale prawdopodobieństwo jest spore. Archiwiści nie prowadzili takich badań. To raczej wyzwanie dla historyka. To jest bardzo trudne chyba, bo jak powiedziałem, ten nazwisko było tam bardzo popularne i wiele, wiele osób nosiło takie nazwisko. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Ja się tym nie zajmowałem, zresztą nie mam możliwości takich i czasowych. No i oczywiście z dotarciem do źródeł to trzeba było naprawdę prowadzić poszukiwania i nie tylko tutaj w nas, ale przede wszystkim tam, gdzie ci obaj panowie się urodzili. Kto wie, może któryś z naszych suwalskich dziejopisarzy podąży śladami Jana Hitlera i jego krewnych po austriackich archiwaliach.